I cześć, Rzymaszki, z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z gry Penny's Big Breakaway. Jest to nowa gra, która wyszła na Steam, Nintendo i chyba to wszystkie platformy. I jak możecie się domyślić, o i teraz się włączy trochę pokazania historii. Jeżeli możecie się domyślić, to jest gra typu platformówka. No można porównać ją do Mario, ponieważ najczęściej się porównuje do Mario. Będzie to taka typowa gra, gdzie są różne poziomy, gdzie musimy zbierać różne collectibles. No i po prostu, jako że ostatnio wyszło, to tak, to jest nowa gra. Ostatnio wyszło, postanowiłem, że w sumie, dlaczego by to nie nagrać? No, nagrywam tylko jedną grę, więc może przynajmniej, jeżeli nagram coś jeszcze, to przynajmniej będę mieć taki odpoczynek, ponieważ... powoli skończyło się na tym, że nagrywałem serie, które trwały tydzień, co jest bardzo męczące. No ale teraz może to będzie trochę dłuższa seria, zrobimy sobie taki odpoczynek od innych serii z Hearts of Iron. I powinno być nawet fajnie, ponieważ to nie jest taka gra małego dewelopera. Deweloper, który się tym zajmował, też zajmował się taką grą. Wypadło mi jej nazwa, ale polegała ona na tym, że budowaliście rakiety i mieliście jej wystrzelić, więc bardzo dobra fizyka gry. Zgaduję, że tutaj też może być dobra fizyka gry. Grafika też nie jest jakaś taka najbardziej ekstremalna, jak sami widzicie po tej kuli, ale powinno być nawet śmiesznie. W takim razie, jak już się zakończyło, to już odpalam. Tutaj oczywiście już kilka błędów gry znalazłem, takich też jeżeli chodzi o design, trochę też o to, ale myślę, że to jest na razie takie małe błędy, więc nie ma aż tak dużo problemu. Więc możemy zacząć. Story mode, nowy start. Od razu mówię, mogłem przenieść się z kontrolera, jeżeli będzie mi słabo się na nim grało, albo jeżeli nie będzie działał, ponieważ ostatnio miałem problemy z kontrolerem. Ale już... będę cicho, bo jest cutscenka. Okej, chyba już teraz będzie samouczek. Dobra, przynajmniej mi się podoba, że kacenki są... Kacenki są takie renderowane w grze, to też jest fajne. Nie wiem, czy tutaj będzie coś nam pokazywało się, ja nic za bardzo nie zmieniałem. Dobra, pod A jest skok. Ogólnie tutaj pokazuje, że jest bardzo dużo kontrolerków. Zobaczmy, czy nie ma jakiegoś śmigania. Co to jest? Dobra, to jest atak. A... coś włączyłem pod B. Nie wiem. Czy jest sprint w tej grze? Nie widzę na razie, ale może w przyszłości będzie, bo to jeszcze nie wszystkie umiejętności nie posiadamy. Dobra, w takim razie może już się tam zajmijmy. Trochę mnie denerwuje ten efekt... ten efekt rozmycia, jeżeli coś jest daleko. Z jednej strony to jest fajne, że wiemy, że jest daleko, ale z drugiej strony, czy naprawdę to jest, był najlepszy efekt rozmycia? Okej, kontynuując, ewidentnie nic nie ma. Dobra, przynajmniej kamera sama nas prowadzi, co z jednej strony może być dobre, z drugiej strony nie musi być. Raz od razu mówię, to nie moje FPS dropią, tylko te cutscenki są bardzo jakoś nagrane na słabych framesach. What? Okej, nieznana osoba do nas powiedziała i te dialogi nie są zbyt znakomite. I tam widziałem, że mi się pokazał kursor, więc może zrobię chwilową przerwę i tylko ustawię, żeby mi się nie nagrywał oraz widzę ten czas. Okej, jestem już z powrotem.
O, masz się los. Będzie mnie trochę denerwować ta kamera, szczerze, bo ja... Okej. Okay. Pokazuje nam, że możemy to niszczyć, ale... Nie wiem, czy... Okej, okay. X... to throw your yo-yo. Use the interactive roll. A, i... To tylko... A, to teraz samouczek taki już w ogóle się zaczął. Podoba mi się, że najpierw była sekwencja bez samouczka, teraz jest... No, możemy tutaj przejść przez was? No cuts. A. Dobra, chyba musimy pójść tam, gdzie kamera wskazuje, więc... Okej... Okay. No, ewidentnie. O! Zobaczmy, co to jest. Nie ma chyba autonamierzania, co może być denerwujące, tylko pytanie jest... Dobra, możemy atakować tym, dobra. Nie muszę tylko atakować jednym przyciskiem, mogę też... Okej, okay, co tutaj mamy robić? A checkpoint to jest! Ja myślałem, że jakieś disco czy coś. Dobra, co to jest? Okej, okay, B plus to to right. Ej, jojo. Okej. Okay. B. To chyba nie było to. Dobra. Razem? Nie. Dosłownie nie musiałem... Okej. Okay. Czyli B to jest rozpoczęcie, albo RB to jest zakończenie. Okej, okay, dobra. I już mamy w sumie sprint. A, tego nie zrobimy. Dobra, i co tutaj teraz pokazuje nam samouczek? Dobra, może będę korzystać z innego. X, X to dash. Okej. Okay. To chyba nie było to. X? Okej, okay, takie szybkie X. Dobra, i co to jest? Łamigłówka, czy mamy to zniszczyć? A, chyba. Okej. Okay. Nawet dobra, fajna mechanika. No, przynajmniej ostatnio dużo memów było z kolorem żółtym. Przynajmniej nie jest na żółto podświetlone. Przecież cały świat jest na żółto. I co to jest? Mamy tutaj. Nie. Okej. Okay. To jest tylko jeden przycisk, okej. Okay. Dobra, rozumiem to. Co, dobra, czy coś masz ważnego powiedzieć? Throw your yo-yo at it. Okej. Okay. No nie, znowu! Dobra. Chyba trzeba przytrzymać jednak. Bo ja wcześniej używałem gałki do ataku. Dobra, przynajmniej tutaj życie dali nam. Dobra, możemy już złapać? Łap się. Nie! Jak to się robi? Samouczek, pokaż mi! Dobra. Dobra, przynajmniej przeżyłem. Dobra. Jakie coś zgubię? Tutaj trzeba tylko zaatakować to. Ja wcześniej nie zaatakowałem, to zszedłem od razu. Okej. Okay. Samouczek, co masz dla mnie? X while in mid-air swing. Aha, czyli typowa kotwiczka. Uuu, ale taka kotwiczka aż wszędzie można. Ej, nie, to jest akurat fajne. Dobra, bum. W sumie mogę zrobić też. Bum, bum. Uuu. Nie, no, kontrolerki na razie spoko jest. Chociaż w tamtym miejscu powinien być samouczek. Dobra, jest już. Coś tam ta osoba wyglądała na poważnie. Tak. Wszyscy brawa dla gwiazdy tego wieczoru. Dla naszego ukochanego bohatera. Człowieka z złotymi bicepsami. Imperatora. Uwielbiam, kiedy w grze postać nazywa się tak, jak ma funkcję. A nie, Ediego. Dobra. A, kto by się spodziewał, że... Tak, i sędziego Rufusa. A Ruf. Czy to jakaś rozprawa, czy co? Uwaga! Audycje do gali... zakończyły się? A nie, zaczęły się. Dobra. Jego wysokość imperator...
będzie teraz, no, oglądał pierwszego występującego. Pani Penny, proszę zacząć. Wow, jej. Znaczy się znakomicie, wyśmienity występ. Gasp. Takie... Przestępstwo zostało popełnione. Okej, okay. No, przestępstwo rozebrania imperialnego personelu, przestępstwo zakłócenia w audytorium. A nie, to nie było audytorium, to było edytorium. To jest śmieszne jak od imienia. Po polsku chyba też byłoby dobre. Tak, wszystko jest zapisane w Księdze Prawa. Wiele występstw. No i zostaliśmy skreśleni. Młoda domo, jesteś przestępczą. Gr. Straże, łapać ją i zamknąć ją na... 10 tysięcy lat. Dobra. Aj, te pingwiny są strażami. Okej. Okay. Jakby wcześniej nie było jakiś tam, ale to może był personel pałacowy. Okej. Okay. W takim razie uciekamy. A nie. Koniec tego. A, nie. Udało mi się. Dobra, muszę sobie teraz przypomnieć. Au. Dobra. Tutaj, bo mamy ten, że mogę użyć to jojo, ale też mamy tego dasha i zapominam. Okej. Okay. Zbyt wolno. Okej. Okay. Jakoś dziwnie się czuję, że przed chwilą mieli nas zamknąć, a teraz w sumie nic nie robimy. Dobra. Dobra, to jest trampolina. Okej, okay. Zgaduję, że przy trampolinie to tak działa, okej. Okay. Dobra, muszę się przyzwyczaić do tego, że skok nic nie robi, tylko bardziej tu chodzi o dasha. O właśnie. A w sumie nie musiałem tego brać. Dobra, na razie mechanika jest ciekawa, tylko typowo dla takich gier mamy dobrą mechanikę, ale fabuła jest taka dziwna. Okej, okay, mamy jakieś... znajdźki. Okay, chyba nie musieliśmy tam iść. Dobra, jakby co w tej serii, to nie będzie takie typowe, że znajdźmy wszystkie znajdźki. Może kiedy będzie mi się chciało aż tak bardzo. Okej. Okay. Co tutaj masz? We are missing 5 bolts. Where could they be? Okej, okay, a co to jest? If you help the dancing jump, they will come to see your performance at the end of stage. Regarding them. O, czyli okej, okay, to ma znaczenie. Jeżeli będziemy wykonywać tę misję, to wtedy więcej osób przyjdzie na nasz występ. Okej. Okay. Ale ciekawie, nie powiem. Muszę się przyzwyczaić, ponieważ tutaj nie ma double jumpa i to jest właśnie... To jest takie... Normalnie byście mieli w grach, albo byście mieli umiejętność, a tutaj mam ten dash. Okej, okay, gdzieś tutaj możemy pójść. Chyba możemy pójść tylko w jedną stronę. Okej. Okay. Okej, okay, dawaj to. Jeszcze jeden został. A nie było jakieś najmniejsze na świecie. A co chcesz, człowieku? Okej, okay, dziękujemy za to. O, i tam chyba są... Te pingwiny jak się poruszają... Okej, okay, czy coś to nam zrobi? Nie, zgaduję...
O, jednak są, dobra. O. Chyba jednak trochę słabo, że zrobiliśmy, że teraz nas ścigają. Śmieszne by było... One spadają! Śmieszne by było, gdyby nas goniły na tej lince, ale jak spadają... Okej, okay, co tutaj chcemy? To zgaduję, że to jest mechanika ta z początku. Okej, okay, co tutaj jest? Jeżeli na to wejdziemy i zaczniemy kręcić, to wtedy... Ciekawe, jak to na klawiaturze jest. Okej, i jak to mamy zrobić? A, dobra. Czyli po prostu kontrolerką muszę robić. Okej, okay, co tam, panie, chcesz od nas? Sorry, I'm so hungry. What if a pigeon steals my... What? Okej. Okay. Dobra, facetowi ukradli... coś się nie stało? Facetowi ukradli kanapkę. Okej. Okay. I co? No nie mamy. Dobra, coś się tam zepsuło. Chyba jak weszliśmy w to się po prostu zblokowało. Okej. Okay. Wykorzystajmy jojo, dlatego że w sumie czemu nie? Dobra, i co to jest? To jest boost, który chyba powinniśmy tak wykorzystać, tylko za szybko zrobiłem. Czy możemy tutaj uderzyć w to, żeby to spadło? Nie. To jak to mamy wejść? Może jest inne. Dobra, pomóżmy tam. Dobra, w takim razie będziemy chyba pomagać tym gościom, jeżeli mają pójść na nasz występ. Dobra. Where you help me wear down this grass? Okej. Okay. Coś nas blokowało, bo chciałem... A, dobra, w taki sposób. Ja myślałem, że musimy przyjechać po tym, a to jest coś innego. Dobra, bo mamy tam ten cały... no wiecie, tą całą monetkę. Czy możemy coś tutaj zrobić? Nie. Ale mówiłem, fizyka w tej grze jest akurat dobra. Okej, okay. W takim razie jak mamy tam... Z jednej strony chyba mogliśmy tam jakoś przejść, wykorzystując tamto. Dobra, może się uda nam... To niby jest... Dobra, to była winda, ale jak niby mieliśmy tam ją zabrać na dół? Albo może sama schodziła? Tylko tak dziwnie się czułem. Okej, okay, czasówki. Nie cierpię czasówek, bo często się na nich głupio zachowuję! Tak. Dlatego nie cierpię czasowy. Ops! Wcześniej to przeszedłem przez to. Dobra, może uda mi się całą to. Ło! Okej. Okay. A te pingwiny są ciekawe, tylko. Nie! Dobra. Przynajmniej mogę się ratować, tylko że chcę wejść na to, by się zastanawiać, czy to nie jest. Coś ciekawego. Okej, okay, tam jest. Widzę tą monetkę. O nie, pingwiny. Okej, okay, dobra. W tej grze naprawdę daleko można przejść. Dobra, wszystko mamy w sumie zebrane, tak wyszło. Zajmiemy jakąś windę. Dobra, to nie jest jakieś takie mega trudne te zagadki. Ale... kontrolowanie tego joja naprawdę jest trudne. O! Nie! Nie! Dobra. O, jesteśmy tak daleko! A ja nie mam życia. Nie! Nie! Ty! Chciałem wcisnąć coś innego, mnie wywaliło! Nie! Chciałem wcisnąć coś innego, a mi... wyrzuciło! Dobra. No, to jojo naprawdę jest denerwujące. Okej, okay, korzystajmy w takim razie to. Oj, to będzie cała sekwencja. Dobra, i to powinno nam już załatwić, bo mamy wszystko. No, jakbyśmy tam poszli, to zapewne by było wszystko okej. Okay. Dobra, ci przeciwnicy też mają swoje dobre AI, bo są denerwujący. Ale te windy powinny mieć trochę więcej czasu, jeżeli chodzi o cooldown. Dobra, może nie będziemy aż tak bardzo korzystać z jojo,
Pingwina spowalnia. No, przestań! Odejdź ode mnie. Macie za swoje. Dobra, i co tutaj mamy za mechanikę? Oni się pojawili. Okej. Okej, czyli że... Najlepiej, jeżeli zejdziemy na to, to wtedy będzie chyba największa... A, tak, dobra, rozumiem już, o co chodzi. Czyli że im bardziej na podium będziemy, tym będzie lepszy wynik zapewne na samym końcu. Tak, tylko że teraz... Wcześniej to windy... Dobra. Wcześniej to windy same spadały, a tutaj musimy teraz dźwignię wykorzystywać. Dobra, musimy przeczekać to. Ponieważ ta czasówka jest denerwująca. Szkoda, że nie ma... Nie można aż tak bardzo ruszać kamerą. Dalej, teraz albo... Dobra, albo byśmy to przeskoczyli, albo byśmy byli idealnie. Okej, i co teraz? Czy to będzie jakiś... Okej, wiecie, ja coś się pomyliłem, dlatego że myślałem, że to chodzi, żeby jakoś przejść szybko, a to było znaczek. Okej, dobra. Dobra, przynajmniej mi się podoba nieco mechanika poziomów, że to jednak ma znaczenie, co wybieramy. Ale myślę, że na tym zakończę. I taki będzie pierwszy odcinek, bo on też jest dosyć długi przez to, że ja jak gram w platformówki, to dosyć długo robię wszystkie poziomy. Widzę, że tutaj jest jakiś limit. Gdybyśmy nie przegrali, to byśmy mieli te wszystkie punkty, ale okej. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!